Parlament Rano Wiem, Marcin Zawada, a dziś mówić będziemy o tym, co dzieje się w Ukrainie, chociaż mieliśmy mówić o Bachmucie i o tym, jak wygląda teraz życie wokół tego miasta, ale to, co wydarzyło się w ostatnich godzinach, zmieniło plany naszej rozmowy, choć wciąż będzie to Ukraina, ale nie Bachmut, a Nowa Kachowka, dokładnie zapora przy elektrowni właśnie w Nowej Kachowce. Ta zapora wyglądała i wygląda, bo to są dwa różne zdjęcia. Tak, właśnie, to, co zobaczą Państwo u góry ekranu, to są zdjęcia przed wysadzeniem tej zapory. To, co widać poniżej, to już moment po wysadzeniu tej zapory przez rosyjskie wojska. Jaki może być tego efekt? To już pokazuje ta mapa przygotowana przez Onet. Kolor jasny, ten jasno-niebieski, to obecny stan wód. Kolor ciemno-niebieski, to ten stan, który jest możliwy po tym, jak ta tama została wysadzona w powietrze. Zrobili to Rosjanie, ponieważ Ukraińcy rozpoczęli już swoją kontrofensywę i Rosjanie, chcąc odwrócić uwagę od tego, co dzieje się teraz i co robią wojska ukraińskie, wysadzili właśnie te tamy i to wszystko wygląda tak właśnie. Przez ostatnich kilka dni Rosjanie mieli nie zrzucać wody z tej właśnie tamy, żeby tam zgromadzić jak najwięcej wody, żeby to wszystko zagroziło jak największej liczbie miejscowości i ludzi. 80 miejscowości jest zagrożonych, 16 tysięcy ludzi jest w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, tak podają władze ukraińskie. I jeszcze jedno zdjęcie, to jest Cherson, to jest duże miasto na południu Ukrainy, które właśnie zaczyna tak wyglądać na coraz większej liczbie ulic. To w skrócie to, co wydarzyło się w ostatnich godzinach w Ukrainie, dokładnie na południe, więc obwód chersoński i zapora w Nowej Kachowce. A teraz, co to wszystko oznacza dla Ukrainy i dla Rosji, o tym będę rozmawiał z naszym dziennikarzem, korespondentem wojennym Marcinem Wyrwałem. Dzień dobry, Marcinie. Witaj, Marcinie. Witam Państwa. Dlaczego Rosjanie zdecydowali się na wysadzenie tej zapory? Chociaż mówiło się o tym, że taka możliwość jest już kilka miesięcy temu. Później ten temat nie był obecny w życiu publicznym w Ukrainie. Teraz znów wraca, no wtedy, kiedy zacząć się miała właśnie kontrofensywa. To jest dosyć skomplikowana rzecz, bo Rosjanie jednocześnie zyskują, ale i tracą na wysadzeniu tego zbiornika. Wydaje się, że z jednej strony chcą przejąć jakąś inicjatywę nie tylko informacyjną, ale też operacyjną. My dziś od rana mówimy cały czas o Nowej Kachowce, ale w nocy mieliśmy kolejny atak na Kijów. Ukraińcy podają, że wszystkie 20 celów zostało strąconych. Mieliśmy atak na dzielnicę w Charkowie. Jednocześnie FSB dzisiaj podał taki komunikat, że Ukraińcy szykują się do ataku terrorystycznego z użyciem brudnego bomby. No i właśnie, no i ta najważniejsza rzecz, wysadzenie zapory, więc wydaje się, jakby Rosjanie chcieli jakąś tutaj inicjatywę przejąć, ale pamiętajmy o tym, że to jest w ogóle katastrofa ekologiczna, to jest, przecież tam trzeba będzie tysiące ludzi ewakuować też z tamtych regionów, ale jak popatrzymy na mapę topograficzną, to zobaczymy, że te obszary kontrolowane przez Ukrainę, one leżą znacznie wyżej niż obszary po tym południowym, jakby na południowej stronie Dniepru, kontrolowane przez Rosjan. Oczywiście te obszary, jak Cherson widzieliśmy, one też ulegną częściowemu zalaniu, ale tak głównie ta woda pójdzie na tereny kontrolowane przez Rosjan właśnie. No i jeszcze wytworzy się znowu bardzo duży problem z wodą na Krymie, bo ja przypomnę, że z tego zalewu Kachowskiego przecież w pierwszych dniach tej swojej inwazji Rosjanie zajęli Nową Kachowkę i pierwsze, co zrobili, to wyburzyli taką mniejszą tamę, która blokowała kanał północno-krymski, który doprowadzał wodę do Krymu. W 14 roku, kiedy Rosjanie uderzyli i zajęli Krym, Ukraińcy zablokowali ten kanał i wcześniej 130 tysięcy hektarów ziemi na Krymie było nawadniane przez ten kanał. Kiedy Ukraińcy to zamknęli, ta liczba spadła do zaledwie 14. Tam były susze, tam były ogromne problemy z wodą.
wodą, a przecież to jest obszar rolniczy, winnice. I teraz Rosjanie zafundowali znowu sobie to samo, więc zyskując albo usiłując zyskiwać jakąś przewagę operacyjną, no sami zafundowali sobie nie lada problemy. Ja tylko dodam, bo ty, Marcinie, wspominałeś o tej ewakuacji, że jest taka potrzeba, ta ewakuacja trwa, autobusy są podstawiane pod mniejsze, większe miejscowości, żeby jak najwięcej ludzi wywieźć, zanim ta główna fala tam dotrze, a ma dotrzeć ta główna fala w okolice Chersonia w ciągu no, kilkudziesięciu najbliższych minut, ma się rozpocząć ta główna fala, to oczywiście będzie trwało przez dość długi czas, a Wołodymyr Zełenski zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Marcinie, jeszcze jedna ważna kwestia a propos tego, czy mówiłeś, że Rosjanie działają no, przeciwko Ukrainie, ale też i przeciwko sobie. A tu może Rosja, dowództwo rosyjskie wraca do tej znanej doktryny ZSRR. Jak mamy przegrać, to musimy naszego wroga wyniszczyć do cna w tym miejscu, gdzie za chwilę być może on się pojawi. Może Rosjanie zdawali sobie z tego sprawę, że ta przygotowywana kontrofensywa jest na tyle potężna, że te tereny i tak trafią w ręce Ukraińców. Stąd takie właśnie działania wojsk rosyjskich no teraz, w przededniu tej kontrofensywy. Być może tak, a być może Rosjanie znowu popełnili duży taktyczny, a może już w zasadzie strategiczny błąd. To nie mają dosyć duże doświadczenie, zresztą w tym samym terenie w wysadzaniu. Tam dla nas to jest historia taka mniej może znana, ale Ukraińcy szczególnie tam, szczególnie na tych terenach bardzo dobrze pamiętają. Dla nich to jest bardzo symboliczne. W 1941 roku NKWD, kiedy Niemcy napierali, wysadziła Zaporę w Zaporożu. Oni też wówczas chcieli powstrzymać ofensywę niemiecką. To się im w ogóle nie udało. Natomiast zginęło wtedy tysiące Ukraińców. I teraz mamy jakby powtórkę. To jest w ogóle dla mnie bardzo dziwna sprawa. Ja też obserwuję od samego rana media rosyjskie i oni kompletnie nie radzą sobie z taką częścią informacyjną tego. Albo wojsko nie poinformowało na przykład mera Nowej Kachowki Władimira Leontiewa, co się faktycznie dzieje, albo tam znowu jest no, kompletnie, jak to rosyjskie słowo, bardak informacyjny, bo z samego rana RIA Nowosti poinformowała, że doszło do tego wybuchu, na co właśnie mer Nowej Kachowki powiedział, ale skądże, nie było żadnego wybuchu, w mieście jest zupełnie spokojnie. Za chwilę już mówił, no był wybuch, ale to zniszczenia są w zasadzie niewielkie, nic tam się nie dzieje. Potem już mówił, no tak, zniszczona jest tama, ale mieszkańcy tamtych terenów w ogóle nie mają się czego obawiać, wszystko jest pod kontrolą. Za chwilę kolejna informacja od niego, że mieszkańcy muszą być przygotowani na ewakuację. No i w ten sposób nie więcej to się ciągnie. No i oczywiście też Rosjanie cały czas prowadzą narrację, że ta tama runęła w wyniku ostrzału wojsk ukraińskich. A więc no, z jednej strony chyba chcą przejąć jakąś inicjatywę, z drugiej strony sami sobie robią szkody, a też no, na poziomie informacyjnym to bardzo źle wygląda. Jeszcze muszę cię, Marcinie, zapytać o kontrofensywę. No ty wiesz, co dzieje się na froncie w Ukrainie, nawet kiedy ciebie tam nie ma. Oczywiście zakładamy, że cały czas jest ta cisza informacyjna, bo o niej też mówi Wołodymyr Zełenski, oni też mówili dowódcy wojsk ukraińskich, ale czy możemy powiedzieć, że ta kontrofensywa się rozpoczęła? Bo niedawno w mediach amerykańskich Wołodymyr Zełenski mówił o tym, że jesteśmy przygotowani do tej kontrofensywy. Później pojawił się ten słynny spot armii ukraińskiej, kiedy pokazywali, że cisza, ma być cisza informacyjna. Czy to wszystko oznacza, że jest przygotowywana ta kontrofensywa, czy ona już się rozpoczęła i trwa? Ukraińcy od samego początku tej rosyjskiej inwazji zaskakują nas swoją pomysłowością. Jeżeli ona się zaczęła, to na pewno nie jest taka kontrowersywa, jaką oglądaliśmy we wrześniu zeszłego roku, gdzie to wszystko było bardzo mocne, bardzo szybko szło. Teraz są też znacznie większe umocnienia po stronie rosyjskiej, ale być może ta... To, co nazywamy kontrofensywą, to jest znowu przejęcie przez Ukraińców takiej rosyjskiej filozofii wojny hybrydowej. Czyli proszę spojrzeć, dużo się dzieje w tym miejscu frontu, w tamtym. Tutaj ta rosyjska jednostka specjalna, która nagle się pojawiła w Białgorodzie. No na pewno nie jest to na razie żadne zmasowane uderzenie. Od miesięcy Ukraińcy nakręcają
zmniejszają to napięcie. Ja myślę, że tutaj zacytuję jednego oficera, którego ostatnio spotkałem w Czasyfiarze, czyli to już jest pod samym Bachmutem. Ja go właśnie pytałem o to kontrowersywę, kiedy on się jej spodziewa, jak to będzie wyglądać, pytałem, a on mówi, wiesz co, my budujemy takie napięcie w Rosjanach, my poddajemy im ich dużemu stresowi i ja się z tego bardzo cieszę. A zatem ta kontrofensywa, ona oczywiście może nastąpić w każdej chwili, będzie niesłychanie skomplikowana technicznie, ponieważ nawet od września te pola minowe, te zasieki, zapory, te rowy przeciwczołgowe, to wszystko uległo znacznemu rozbudowaniu i jednocześnie po stronie ukraińskiej, a przecież jeżeli Ukraińcy chcą ruszyć, także ze swojej strony muszą to wszystko pousuwać, no ale po stronie rosyjskiej niedawno pokazały się takie mapy, widzimy w obwodzie zaporowskim, który jest bardzo ciekawym jakby miejscem do ataku, bo tam próba przebicia się Ukraińców do Morza Azowskiego w dół, no odcięłaby jakby ten korytarz rosyjski lądowy na Krym i na zajęty Cherson. I tam widzieliśmy właśnie te wielopoziomowe zapory na szerokości 20 kilometrów. To są miny przeciwczołgowe, to są miny przeciwpiechotne, to są właśnie te słynne doły przeciwczołgowe. To są te jeże tak zwane i betonowe, i metalowe, które też mają powstrzymać pojazdy pancerne, więc taka zmasowana kontrofensywa, ona jest oczywiście możliwa. Ona będzie kosztowała bardzo dużo krwi, ale być może, tak jak na początku powiedziałem, być może mamy do czynienia z jakimś rodzajem takiego ataku hybrydowego. No tylko, że tutaj trzeba zdobywać niestety teren, a takie ataki hybrydowe, no tego terenu nie dają za dużo. Marcinie, przywołałeś przy ostatniej swojej odpowiedzi temat Bachmutu, to ja tylko zachęcę naszych widzów, żeby po tym, jak teraz wysłuchaliście Marcina Wyrwała, żebyście też sięgnęli do Onetu, do reportażu Marcina pod Bachmutem, życie i śmierć przed kontrofensywą w najgorętszym miejscu wojny. Marcin, kiedy ostatnio był w Ukrainie, to spędził bardzo dużo czasu właśnie w okolicach Bachmutu, no i to, co tam widział, to, co tam słyszał, to wszystko dla państwa tutaj opisuje w tym właśnie artykule. Jak słyszymy, w Ukrainie dzieje się bardzo dużo, w tym też pod Bachmutem. Marcinie, bardzo ci dziękuję, że byłeś dziś z nami w Onet Rano. Wiem. Dobrego, spokojnego dnia, chociaż temat ukraiński dziś pewnie obecny będzie przez cały dzień, a to oznacza też, że i teksty Marcina pewnie przez cały dzień liczne pojawią się na stronie głównej Onetu. Marcinie, bardzo ci dziękuję. A ja tylko państwu przypomnę najważniejszą informację tego tematu dziś o poranku. Rosjanie wysadzili tam w Nowej Kachowce. Trwa ewakuacja ludności cywilnej z okolic Chersonia i z obwodu chersońskiego, którzy są zagrożeni tym, że ich domy będą zalane albo już są zalane. To najświeższe wydarzenia z Ukrainy, a to, co dziać się będzie przez cały dzień, to oczywiście proszę śledzić Onet. Tam relacja tekstowa z tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Mimo wszystko spokojnego i dobrego dnia państwu życzę. Polecamy się jak Onet Rano jutro od 7.55.